Cześć. Dzisiaj odcinek, na który jak liczę duża część z Was czekała. Konkretnie odpalamy silnik po ponad 30 latach w tym maluszku. Odpalamy, a przynajmniej robimy próbę. Zobaczcie jak pójdzie. Zapraszam do oglądania odcinka. Ryszard Czerwiński, Classic Mania. Tak silnik wygląda w chwili obecnej. Prawdopodobnie zbiornik przecieka, w związku z czym ktoś zastosował taką bańkę. Nie wiem w jakim stanie jest pompka paliwowa. Jak widzicie, pajęczyny, długoletni brud, osady wszędzie. Kolejna rzecz, opornik prądnicy również uszkodzony, tak więc wymienimy go na nowy. Świece, kable również pójdą nowe. Na pierwsze tempo, aby pozbyć się części z tych zanieczyszczeń, pajęczyn, przedmucham go sprężonym powietrzem, tak aby przyjemniej się pracowało. Jeżeli macie samochód, silnik, który długo stał, zapraszam Was do obejrzenia mojego innego filmu, gdzie omawiam to zagadnienie. Tutaj zakres będzie nieco poszerzony, no z racji naprawdę bardzo, bardzo długiego postoju. Teraz sprawdzę, czy w silniku jest olej. Jak się okazuje, jest. Jest w bardzo fajnym stanie, nie jest to smoła. Stan pomiędzy minimum a maksimum, tak więc na ten moment zostawię go, nie będę wymieniał. I sprawdzę, czy obraca się wał korbowy. Kręci się, nie jest zastany, tak więc jest dobrze. Teraz odkręcę świece zapłonowe, wymienię je na nowe. Przy okazji sprawdzę, jaka kompresja jest w silniku. Aby nie pomylić kabli zapłonowych, który na dany cylinder idzie, oznaczę sobie izolacją ten, który idzie na pierwszy. Świeca Iskra F95P. Teraz przy pomocy takiego testera ciśnieniomierza wykonam sprawdzenie kompresji w cylindrach. Akumulator jest już podpięty. Jak wybrać akumulator do klasyka? Zapraszam do obejrzenia mojego innego filmu. Natomiast tutaj pamiętajcie, aby przepustnica w gaźniku była otwarta na maksimum, tak aby silnik dostawał również maksymalną ilość powietrza potrzebną do tego testu. Wyszło około 9 atmosfer. Tutaj źródła fabryczne podają, że powinno być fabrycznie pomiędzy 11 a 12. Niemniej jednak pamiętajmy, że silnik długo stał. Jest zimny, tak więc do odpalenia powinno to wystarczyć, a później możemy ponowić ten test już na ciepłym silniku po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Sprawdźmy drugi cylinder. Wartość jest podobna, tak więc dobrze, oba cylindry mają podobne kompresje, tak więc możemy przejść do następnego etapu. Teraz zakładam nowe świece w miejsce starych. Pamiętajcie, aby ile się da wkręcić
ręcznie świecę, dopiero później dociągać kluczem, tak aby nie uszkodzić gniazda chłopca. Delikatnie, nie za mocno. Głowica w maluszku jest aluminiowa. Łatwo zerwać gwint, tak więc ostrożnie. Kolejna rzecz, wymiana kabli na nowe. Krótszy do pierwszego cylindra, dłuższy idę do drugiego. Od razu warto zajrzeć do kopułki, sprawdzić jak tam wygląda młoteczek, kowadełko. Przedmuchać sprężonym powietrzem. Palec jest w stanie dobrym, tak więc go zostawiam. Kopułka również, tak więc zakładam tą, która jest, podpinam nowe kable. Jak się okazuje, na kopułce polskiej, zresztą Zelmot, jest oznaczenie cylindrów, pierwszy, drugi. Kopułkę nie da się założyć źle, ponieważ jest to taki ząbek, który umożliwia założenie jej tylko w jednym położeniu. Nie wiedziałem o tym wcześniej, tak więc to oznaczanie przewodów taśmą izolacyjną, no w tym przypadku było bezcelowe, można skorzystać z tego. Słuchajcie, odwołuję ostatni meldunek co do dobrego stanu kopułki. Jak się okazało przy montażu, jedno ucho jest oberwane, tak więc kopułka nie siedzi pasownie na rozdzielaczu. Na moje szczęście mam drugą nówkę sztukę na zapasie, tak więc zakładamy ten element, działamy dalej. Tak mocno dociskamy kable wysokiego napięcia i zakładamy kopułkę. Starym kablom dziękujemy za współpracę. Kolejna rzecz, którą wymienię, to ten opornik prądnicy. I tutaj rzecz, o której wspominałem już w innym filmie. Maluch to nie Mercedes i dobrze. Mianowicie, o co chodzi? Zamówiłem nowy element za kilkadziesiąt złotych. Mam nówkę sztukę. Od razu, ponieważ cena była atrakcyjna, wziąłem drugi. Tak więc pamiętajcie o tym, jeżeli do zabytków traficie części mało dostępne, kupować, zawsze można się zamienić, nawet jeżeli macie już więcej niż wam potrzeba. Aby łatwiej odkręcić, poprzykałem trochę odrdzewiaczem. Tu jak widzicie, urwana śruba jest, nie dało rady przykręcić kabla przewodu, który przechodził do tego opornika, tak więc no bezwzględnie trzeba go wymienić na nowy. Przed montażem nowego elementu dobrze jest przeczyścić tutaj końcówki przewodów, tak aby styki były lepsze. Drobny papierek ścierny z jednej, z drugiej strony przewodu. Dobrze jest też cienką warstwą smaru pokryć konektorki. Zabezpiecza to przed wczesną korozją.
Tak więc kolejny mały krok do przodu na drodze do odpalenia. Kolejny etap to stacyjka, ta, która jest w samochodzie, do niej nie mam kluczyków. Można było próbować dorabiać, coś doszukowywać, natomiast tańszym, szybszym rozwiązaniem było znalezienie w internecie innej. Udało się trafić nówkę sztukę, wypakowuję ją teraz koperty. To jest ten smaczek, tak, w pudełku, polski Fiat 126P, wyłącznik zapłonu, tutaj cena mogłaby być nawet aktualna, 88 zł. Wyciągamy tak zwany new old stack, czyli nos, kluczyki FSM, tak więc jest ten smaczek i podpinamy. Aby nie pomylić kabli, dobrze jest robić sobie zapiski, zresztą na każdej etapie renowacji pojazdu dobrze jest robić dużo zdjęć, zapisków własnych, tak więc, bo to ułatwia późniejszy montaż. Mamy to, stacyjka działa, ale musimy poszukać prądu, bo w ślad za przekręceniem kluczyka nie pojawia się nam żadne życie na desce rozdzielczej, tak więc będziemy szukać przerwy w obwodzie. Teraz przy pomocy jednej z wielu książek na temat Fiata 126P będziemy szukać ewentualnej przerwy w obwodzie elektrycznym. Tu mamy wszystko pięknie rozrysowane w zależności od rocznika. Są schematy instalacji, tak więc będę szukał po kolei, gdzie prąd się stracił. Przydatny do tego jest też taki próbnik, który pokazuje nam napięcie. No i idziemy po kolei, tak więc tutaj mamy prąd na czerwonym kablu, no i szukamy dalej, gdzie on się stracił. Prawdopodobnym winowajcą jest ten kabel łączący stacyjkę z resztą instalacji. Tutaj te styki ewidentnie są zaśniedziałe. Spróbuję je wyczyścić, zobaczymy, czy będzie przejście. Jeżeli tak, no to zaraz startujemy z silnikiem. Stacyjka już działa. Tutaj sprawdzam jeszcze, czy dochodzi prąd do cewki. Dochodzi. Widzicie, kontrolka nam się zaświeca. Prąd mamy. Tak więc spróbujmy, czy będzie iskra na świecy. Tak więc szukamy przyczyny, czy to cewka, czy rozdzielacz, zaraz będziemy wiedzieć. Szukając przyczyny braku iskry, wymieniłem cewkę zapłonową, opornik na rozdzielaczu, dalej bez rezultatów. Natomiast kręcąc rozrusznikiem zauważyłem iskry, które są na przerywaczu, tak więc to jest kolejny element, który wymieniam. Zobaczymy, liczę, że pomoże i za chwilę odpalamy. Patrzcie jeszcze raz bliska. Tutaj już zacząłem wyciągać, przerywać. Częścia wyszedł. Jak sądzę, przyczyną przebicia mogło być to uszkodzenie. Tak widzicie, pęknięcie, może wtedy było jakieś przejście, którego byśmy sobie nie życzyli prądu.
mam w swoim magazynie nówkę, sztukę, tak więc zakładamy ją i robimy kolejną próbę. Nowy przerywacz został założony. Już dokręcam śruby. Pamiętajcie, aby ustawić odpowiednią przerwę. Fabrycznie jest rekomendowana pomiędzy 0,47 a 0,53 mm. Ja tutaj skorzystam z szczelinomierza. Akurat mam pół mm. Taką postaram się ustawić wartość. Teraz możecie zaobserwować, że nie pokryłem. Za przebicie zanikło. Tak więc zakładamy palec, kopułkę i ogień na tłoki. Po długiej i nierównej walce, w której Maluch zdecydowanie wygrywał, w końcu pojawiła się dosłownie i w przenośni iskierka nadziei, czyli mamy iskrę na świecy. Tak więc spróbujemy go odpalić. Słuchajcie, na ten moment kończę. Muszę sobie zrobić chwilę przerwy, zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Maluch póki co wygrywa. Iskry jak nie było, tak nie ma. No na chwilę pojawiła się iskierka nadziei, ale tak szybko jak się pojawiła, tak szybko zniknęła. Wymiana elementów układu zapłonowego nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, tak więc wrócę do tego za jakąś chwilę i liczę, odcinek zakończy się sukcesem w postaci odpalenia silnika. Cześć moi drodzy, ja Was witam po krótkiej przerwie, krótkiej dla Was, dla mnie. Musiałem przyjść na zajutrz, odpocząć, przemyśleć pewne sprawy. Jak mawia jeden doktor nauk technicznych, znany mi, nie wiesz co jest dla Ciebie dobre, a co złe. Więc początkowo myśląc, że jest to złe, że nie odpala, musiałem odświeżyć sobie wiadomości na temat układu zapłonowego w samochodach ze szczególnym uwzględnieniem Fiata 126P. Jak podają fora branżowe, w tym aucie możesz wszystko nowe założyć, a i tak nie będzie działać. I mniej więcej taka sytuacja tutaj miała miejsce. W międzyczasie rozkręciłem wszystko jeszcze raz. Poskładałem, pojawiła się iskra, która wygląda tak. Tak więc teraz pozostaje mi wlać paliwa do naszego prowizorycznego zbiorniczka paliwa, trochę bezpośrednio do gaźnika i robimy próbę odpalenia. Iskry już mam, tak więc kolejnym etapem jest ustawienie odpowiednie rozdzielacza, czyli ustawienie zapłonu. Maluch jest na tyle uroczym samochodem, że można to zrobić przy pomocy zwykłej żarówki 12V podpiętej z jednej strony do masy, z drugiej do rozdzielacza. Tutaj na 10 stopni przed górnym martwym punktem oznaczonym na wale korbowym żaróweczka powinna się zaświecić. Ma to miejsce. No i możemy w zasadzie próbować odpalać. Teraz biorę trochę benzyny, wleję bezpośrednio ze strzykawki do gaźnika. Nasz prowizoryczny zbiorniczek paliwa zainstalowany przy prądnicy też jest napełniony. A my robimy próbę.
gościu zaczyna się dymić, więc z rury chyba żyje. Sukces. Silnik chodzi, na razie nie chcę tutaj wchodzić na wyższe obroty, ważne, że odpalił. Niech sobie trochę popracuje. I później się weźmiemy za ewentualną regulację. Odpalmy go jeszcze raz. Tutaj cały ten 30-letni nagar wychodzi ze środka. Ale chodzi, to najważniejsze. Paliwa jest zasysane do zbiornika. No i zdech, a tak dobrze żar.